Ciekawe, jak trzeba, idąc za Ojcem Piu, trzeba naprawdę zaprzeć się samego siebie. Czasem zaprzeć się tego, co my chcemy. Bo my często chcemy coś, co Pan Bóg wcale nie chce. To samo ten człowiek nie chciał żyć obok Ojca Piu. Nie chciał sprowadzić rodziny. Ojciec Piu nalegał. No i zgodził się. I dobrze na tym, bardzo dobrze na tym wyszedł. Bo i otrzymał ogromne cuda w życiu. Otrzymał i pracę dzięki Ojcu Piu. Otrzymał to, co było mu potrzebne do zbawienia, do poznania Ojca Piu. Bardzo ciekawe, jak to jest. Wchodzi Ojciec Piu w życie ludzi po prostu tak bardzo, bardzo bezpośrednio wręcz. Bardzo bezpośrednio. Witam się na tym kanale, kanale Siedam Miejsca Piu. Piękna historia dzisiaj, kolejna. Laurino Costa, kucharz z San Giovanni Rotondo. Nigdy nie gotował, a Ojciec Piu chciał, żeby został kucharzem. Mieszkałem w małym mieście blisko Padwy i byłem bez pracy. Dowiedziałem się o Ojcu Piu od mojego przyjaciela, który jeździł do San Giovanni Rotondo. Ja sam nigdy przedtem go nie spotkałem. Mój przyjaciel dał mi małą fotografię Ojca Piu. Wywarła na mnie wielkie wrażenie. Wziąłem ją i włożyłem do kieszeni. Często w nocy rozmyślałem o Ojcu Piu. Postanowiłem napisać do Ojca Piu, poprosić go o jego błogosławieństwo i pomoc w znalezieniu pracy. Po namyśle wysłałem telegram. Błyskawicznie otrzymałem telegraficzną odpowiedź. Przyjedź natychmiast do San Giovanni Rotondo. Przyjedź natychmiast do San Giovanni Rotondo. Wyjazd do San Giovanni Rotondo nie był dla mnie prostą sprawą. Była to długa i kosztowna podróż, a ja byłem w tym czasie bez pieniędzy. Wyruszyłem w drogę i autostopem dotarłem do Padwy 4 lutego 1958 roku. Tam na stacji kolejowej spotkałem znajomą kobietę i opowiedziałem jej swoją historię. Pewien mężczyzna przypadkowo posłuchał naszą rozmowę i podszedł do mnie z propozycją. Jadę do San Giovanni Rotondo samochodem. Jeśli masz ochotę przyłączyć się do mnie, bardzo proszę. Pojechałem z nim. Moim opatrznościowym towarzyszem podróży był doktor Gusso, pochodzący z Padwy, później dyrektor domu ulgi w cierpieniu. Niezwykle po prostu. Jak to jest? Przypadkowo z tego znajduję ten. Ale przybyłem do San Giovanni Rotondo 4 rano, w samą porę, aby uczestniczyć we mszy świętej Ojca Pio. Po jej zakończeniu poszedłem z grupą mężczyzn do zakrystii, aby spotkać Ojca Pio. On skinął na mnie ręką, ale ja nie ruszyłem się nawet z miejsca. Pomyślałem, że ten gest jest skierowany do kogoś innego. Ojciec Pio wywołał mnie jednak z tłumu po imieniu. Laurino, podejdź, podejdź tu. Jak Ojciec Pio znał jego imię, no? Rozpoznał mnie pośród wielu osób, chociaż nigdy przedtem jej nie widział. Podszedłem do niego, trzęsąc się jak liść na wietrze. Powiedział do mnie, a teraz pójdziesz i będziesz karmił moich chorych. Pójdziesz i będziesz karmił moich chorych. Ojciec Pio znajduje kucharza. Nie znałem się zupełnie na gotowaniu i miałem zamiaru pozostać w San Giovanni Rotondo, lecz Ojciec Pio nalegał, żebym podjął się tego zadania. Delikatnie próbowałem oponować, ależ ojcze, nie jestem kucharzem. Nawet nie wiem, jak ugotować jajko. Lecz Ojciec Pio ponownie z naciskiem powiedział, idź i przygotuj jedzenie dla moich chorych. Zdążyłem tylko zapytać, czy będziesz mi pomagał? Nigdy nie byłem kucharzem. Odrzekł, no idź, będę z tobą. Jak, to jest ważne. Zaufać czasem świętemu, zaufać czasem. Zawsze trzeba zaufać po prostu. To jest taka próba, jaką mamy po prostu. No zaufać, zrobić to, co Bóg od nas chce. Czasem słuchać ten głos Boży, ograniczyć swoje te pożądania, bo my często chcemy nie wiadomo czegoś po prostu, domu z nie wiadomo czym, no. A tutaj trzeba po prostu mieć, no właśnie tak zaufać. Idź, będę z tobą, Ojciec Pio mówi, no. Ktoś zaprowadził mnie do szpitala i przedstawił matce przełożonej. Powitała mnie słowami, och, to ty, chyba jesteś tym doświadczonym kucharzem, na którego czekamy. Ono, dziad nie gotował, chyba coś takiego. O 7:30 rano wszedłem do kuchni. Początkowo przeraził mnie sam widok. Ogromna kuchnia z wielkimi czajnikami, piecami, zlewozmywakami, rurami, miskami, naczyniami kuchennymi. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego, lecz najbardziej zatrważający był widok stojącego tam personelu kuchennego, oczekującego na moje polecenia.
Po chwili odniosłem jednak wrażenie, że zawsze tu byłem. Poczułem się tak, jak gdyby gotowanie było zawsze moją pracą. Nic odtąd nie dawało mi się obce. Nie miałem wątpliwości, że naprawdę potrafię gotować. Natychmiast przystąpiłem do pracy. Tego pierwszego dnia gotowałem posiłki dla około 40-50 osób. W krótkim czasie ojciec Pio zaproponował, abym przewiózł do sędziowania rotundą moją rodzinę, lecz ja nie chciałem, aby oni przyjechali. Rozumiesz, w północnej części Włoch byliśmy przyzwyczajeni do innego sposobu życia. Myśleliśmy inaczej, mieliśmy inne zwyczaje. Kiedy przyjeżdżałem do sędziowania rotundą, natychmiast chciałem wracać. Ale to tak, a naprawdę, żeby rodzinę też zabrać do ojca Pio. Ja nie rozumiem, jak to nie chciałbyś u ojca Pio. To takie naprawdę czasem takie podsuwa nam nasz egoizm, nasza tutaj pycha, takie drobne problemiki. No. Wcale mi się tutaj nie podobało, jednak ojciec Pio nalegał, niech twoja rodzina tutaj przyjedzie. Więc przyjechali i osiedliśmy się tutaj na stałe. Mieszkamy tu od 14 lat. Ojciec Pio nigdy nie chciał, abym wyjeżdżał, ale po 2 czy po 3 latach miałem kilka dni wolnych. Poprosiłem: ojcze, chcę pojechać na północ, aby zobaczyć się z moją mamą i krewnymi. Powiedział: jedź, lecz zaraz wracaj. Ponownie, tuż przed jego śmiercią, miałem kilka dni wolnych i znów zwróciłem się do niego z prośbą: wyjadę na północ. Zresztą on powiedział: nie. Następnie złagodnie zapytał: ile dni potrzebujesz na wyjazd? Powiedziałem mu: ojcze, 7 albo 8. Powiedział: dam ci 5 dni. Dokładnie tyle czasu trzeba było, abym zdążył wrócić przed jego śmiercią. Chciał, żeby był przy jego śmierci, żeby był w tym momencie po prostu. Jaka to jest po prostu, jak to widać, czasem no właśnie, my nie rozumiemy pewnych rzeczy, ale to dla naszej duszy coś się dzieje po prostu. Dla jego duszy to byłoby lepsze. Na początku, kiedy przyjechałem do sędziowania rotundą, wątpiłem, że ojciec Pio rzeczywiście jest święty. Tak przyznawałem, niewykluczone, że jest on bardzo znamitą osobistością, lecz święty? Nie umiałem wyobrazić sobie ojca Pio jako świętego. Nigdy nie powiedziałem o tym nikomu, nawet mojej żonie, że miałem takie wątpliwości. Zachowywałem je dla siebie. Pewnego dnia poszedłem, aby wyspowiadać się u ojca Pio. Zobaczyłem go w konfesjonale z głową przechyloną na jedną stronę, z głębokim krzyżem wyciętym na całej szerokości czoła i z twarzą pokrytą krwią. Wpatrywał się we mnie. Mamma mia, powiedziałem do siebie. Zacząłem się trząść ze strachu. Zawołałem do niego, lecz nie odpowiedział. Po prostu wpatrywał się we mnie, a z krzyża płynęła krew. Włożyłem rękę do kieszeni. Chciałem sięgnąć po chusteczkę, aby otrzeć krew z twarzy ojca Pio, ale ręka pozostała w kieszeni. Nie mogłem nią poruszyć. Wpatrywaliśmy się w siebie około 10 minut. Czułem, że za chwilę zemdleję. Wołałem: padre, padre. Ojciec Pio tylko ciężko westchnął, nieprzerwanie wpatrując się we mnie. Sam zaczął wyznawać moje grzechy. Nie powiedziałem ani słowa. On wypowiedział za mnie wszystkie grzechy, które zamierzałem wyznać. Powiedział: Novus Laurinum, kiedy ostatni raz odprawiałeś spowiedź świętą? Powiedziałem mu, że to było 10 dni temu. Wyznał moje grzechy po raz drugi i ponownie udzielił mi rozgrzeszenia. Po czym zobaczyłem, że krew zaczęła znikać. Wstałem bardzo wolno. Następnie zobaczyłem, że krzyż na jego ciele zniknął. Odszedłem od konfesjonału. Zacząłem głośno krzyczeć. Z zakresji było wiele osób oczekujących na spowiedź. Pytali, co się stało. Myśleli, że być może ojciec Pio odmówił mi rozgrzeszenia. Zacząłem płakać. Płakałem przez 3 dni i 3 noce. O ludzie, no. Gdzie to jest? Miałem go przed oczami, tak jak go widziałem w konfesjonale. Poszedłem do domu, lecz nie mogłem zasnąć prawie od rana. Odmawiałem bezustannie różaniec. I tak to trwało. Poszedłem do ojca Klementa i powiedziałem: to i to mnie spotkało. Co powinienem zrobić? Dlaczego ojciec Pio tak mi się ukazał? No cóż, Laurino, powiedział ojciec Klementa, to spytaj go. Łatwo jest powiedzieć, spytaj go. Lecz ja nie miałem odwagi, by wyjść do kościoła, ponieważ nie mogłem pozbyć się wspomnień
wspomnienia sceny, której byłem świadkiem. Ale przejęty był. Nie mogłem spać, nie mogłem jeść, płakałem bezustannie, myślałem, że postradam zmysły. Naprawdę. Później dyrektor szpitala powiedział mi, abym wziął się w garść, i ponieważ mam rodzinę, o której muszę myśleć. Pewnego wieczoru po pracy szedłem do domu i powiedziałem sobie, teraz pójdę, zobaczę się z ojcem Pio, spytam go, dlaczego tak mi się ukazał. Zacząłem iść w kierunku klasztoru, lecz nie mogłem tego uczynić. Straciłem odwagę. Zwróciłem się do ojca, zawróciłem do domu. W połowie drogi znowu zawróciłem i zmusiłem się, by wrócić do klasztoru, więc tak się naprawdę wahał. Ostatecznie dotarłem do końca korytarza. Zobaczyłem ojca Pio stojącego w progu swego pokoju, tak jakby czekał na mnie. Gdy tylko go zobaczyłem, krzyknąłem głośno. Ponownie zawróciłem, lecz nie byłem w stanie ani się poruszyć, ani wypowiedzieć jednego słowa. Zobaczył mnie i powiedział, chodź Laurino, chodź, o co chodzi, co się stało, lecz ja nadal nie mogłem wydobyć głosu. W końcu powiedziałem, ojcze, powiedz mi, dlaczego sprawiłeś, że widziałem cię tak wtedy? Czy może to z mojego powodu tak cierpisz? Nie odpowiedział. Jakiś ciebie głupiec. To była łaska, którą Bóg chciał cię obdarzyć. To wydarzyło się, ponieważ nie wierzyłem w Jego świętość. Po tym przeżyciu biada każdemu, kto śmieliłby się czymkolwiek dotknąć ojca Pio. Wdrapałby mu oczy. To naprawdę, to jest niezwykłe po prostu. Pokazuje się, Pan Bóg chciał dać mu tą łaskę. Dać mu taką łaskę i poznać ojca Pio i być z nim. I przeprowadzić się do ojca Pio, aby otrzymał taką łaskę też nawet, żeby uwierzył ojca Pio w to, że jest to święty. Trzeba tak naprawdę pójść za Panem Bogiem. Pójść na całego. Pójść na całego za Panem Bogiem, jak on poszedł. Zabrać rodzinę tam, gdzie Bóg chce. Pójść tam, gdzie Bóg chce, gdzie ojciec Pio chce. Co ojciec Pio chce, to będzie Pan Bóg chciał. To jest taki święty, tak zjednoczony z Panem Bogiem, no tam jest teraz w niebie. Trzeba naprawdę tak to rozważać po prostu. Co by ojciec Pio chciał? Żyć tak, jakby ojciec Pio chciał, unikać grzechu. W szczególności unikać grzechu. Tej ohydy, która niszczy nas. No i widzisz, jak on po prostu nie dowierzał. Miał taką próbę wiary wręcz. Nikomu o tym nie mówił. Ojciec Pio, widzisz, co jest ciekawe, ojciec Pio nie zrobił tego, a ja mu zrobię coś takiego psikusa. To Pan Bóg użył ojca Pio. To jest pokaz, jak Pan Bóg używa świętych, aby dać nam tą łaskę wiary. Dzisiaj jest tak, my potrzebujemy tych cudów, potrzebujemy ich. Słuchajcie, zostawiajcie w komentarzach swoje intencje, prośby, jakie macie do ojca Pio. One wszystkie będą włączone w intencje najbliższej mszy świętej o łaski za wstawiennictwem ojca Pio, jeżeli chcesz, aby za ciebie co tydzień była taka msza odprawiana, chcesz, żebyś ty był, czyli rocznie, to jest ponad 50 mszy świętych, zostań pod opieką ojca Pio, wejdź w taką opiekę, wejdź, abyś miał co tygodniową mszę świętą, to jest piękna sprawa, za pod opieką ojca Pio taki piękny gest. No i oni też dostają bardzo ładny modlitewnik z modlitwami, ze zdjęciami z ojcem Pio, wszystko po to, aby jeszcze lepiej poznać i mieć przy sobie ojca Pio. Pomódlmy się za siebie. Ty za mnie, ja za ciebie. Zdrowaś Mario. Sama Maria. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria. Oh,